Dobra, nieważne. Cześć, witajcie. Dziś zapraszam na recenzję Poco M3, telefonicznego samograja. Samograja, bo w zasadzie ten telefon podejrzewam, że sprzedaje się sam. No bo po pierwsze jest to Xiaomi, po drugie jest to tanie, więc w zasadzie chyba recenzje są tutaj zbędne. Niemniej spróbuję Wam jednak powiedzieć parę słów o tym telefonie, czy aby na pewno warto go kupić. Poco M3, zależnie od pamięci jaką wybierzemy, kosztuje 6,5 albo 7,5 stówy, czyli stosunkowo niewiele. Za te pieniądze dostajemy Snapdragona 662, dostajemy pokaźny akumulator, całkiem przyzwoity wyświetlacz i aparat 48 mega. Mało? No w sumie wcale nie mało, ale przecież pewne oszczędności muszą być, bo taka niska cena nie bierze się znikąd. To i nie, tu nie ma cudów. Pierwszym takim niecudem jest to budowa. No bo budowę wykonano z tworzywa, co w budżetowym telefonie w zasadzie nie powinno dziwić, ale okazało się, że nawet plastikowa budowa może wyglądać dosyć atrakcyjnie, szczególnie w takiej niebieskiej albo jeszcze jest żółta wersja. To wygląda bajerancko nawet. Dzięki tej dużej oprawce ona trochę się błyszczy i troszeczkę się rysuje, ale za to reszta obudowy jest stosunkowo mało podatna na zabrudzenia, bo słowa bym powiedział, że się w ogóle nie brudzi, ale brudzi się mnie jak szklana. No i oczywiście nie potłucze się, nie porysuje się. Nawet jak się zarysuje, to te rysy nie będą widoczne, bo tu jest matowy. Do tego mamy świetny chwyt. Ten telefon doskonale leży w ręku. Także do obudowy w zasadzie zastrzeżeń nie mam, bo oczywiście przy tej cenie nie oczekuję, żeby była ona wodoszczelna. Z przodu już jest zwyczajnie, po prostu mamy wyświetlacz o przekątnej 6,53 cala, ale Full HD, z kropelkowym wcięciem na aparat do selfie i ze szkłem Gorilla Glass 3, czyli też całkiem przyzwoicie jak na ten segment cenowy. Nim opowiem Wam o wyświetlaczu, to jeszcze szybki rzut oka na obudowę. Na dole mamy USB-C, mikrofon, głośnik, na górze mini jacka, nadajnik podczerwieni, bardzo fajny bajer i kolejny głośnik, w tej półce cenowej to rzadkość. Klawisze włącznika i głośności standardowo na prawym boku w bardzo wygodnym miejscu. No i oczywiście z klawiszem włącznika jest zintegrowany czytnik linii papilarnych. I od razu mówię, jest to bardzo dobry czytnik linii papilarnych. Działa naprawdę szybko i naprawdę niezawodnie. Jak na telefon przy tej cenie jest po prostu genialny. Oczywiście jest też układ rozpoznawania twarzy, też całkiem dobrze działający, ale już nie tak, nie stanowiący tak pewnego zabezpieczenia jak czytnik linii papilarnych. I ogólnie ergonomicznie w tym telefonie jest moim skromnym zdaniem na piątkę i choć telefon trochę waży, bo jednak ma bardzo duży akumulator, to nadal mimo wszystko wygodnie go trzymać, nie stanowi ciężaru w ręku, jego obsługa jest bardzo komfortowa. Jeszcze może szybciutko dwa słowa o zestawie. Co mamy w zestawie? Zasilacz o mocy 22,5 W, jest oczywiście przewód, jest igła do otwierania gniazda na karty i jest silikonowy pokrowiec, który akurat w przypadku telefonu z plastikową obudową, która w dodatku całkiem fajnie wygląda, nie jest niezbędny. Wyświetlacz, jak już wspomniałem, ma rozmiar 6,53 cala, rozdzielczość Full HD+, czyli 2340x1080 oraz proporcje 19,5 do 9. To nie jest najwybitniejszy ekran, jaki widziałem, ale znowu, odnosząc się do ceny telefonu, uznaję go za naprawdę bardzo dobry. W tym segmencie cenowym ciągle zdarzają się wyświetlacze HD, a nie Full HD, no i z dużo szerszą ramką. Także myślę, że Poco M3 pod względem wyświetlacza przewyższa wielu bezpośrednich konkurentów i oferuje naprawdę dobry obraz. Pogoda ostatnio specjalnie nie dopisywała, zatem nie dane mi było wypróbować tego ekranu w super słoneczny dzień. Ale przy normalnym oświetleniu wygląda znakomicie, w sztucznym świetle, no to już tym bardziej, w nocy również znakomicie się sprawdza. Można oczywiście trochę ponarzekać na przeciętne kąty czytelności, czy szarawą, mało głęboką czerń, no ale nie przesadzajmy, 7,5 stówy maksymalnie to też nie można wymagać zbyt wiele. Producent nie zapomniał o opcjach ochrony wzroku, o możliwości regulacji intensywności kolorów, czy o ciemnej wersji interfejsu. To wszystko oczywiście w Poco M3 mamy, a dodatkowo telefon może pochwalić się certyfikatem TUW-u, czyli takiego niemieckiego instytutu badawczego, w zakresie ochrony wzroku przed szkodliwym oddziaływaniem wyświetlacza. Choć nie jest to oczywiste w przypadku matrycy LCD, ten ekran akurat dobrze współpracuje z okularami wyposażonymi w polaryzowane szkła. Choć nie jest to oczywiste w przypadku niedrogich telefonów z ekranami LCD, akurat Poco M3 dobrze współgra z okularami ze szkłami z polaryzacją. Moim zdaniem w tym segmencie cenowym to jeden z najlepszych wyświetlaczy, jakie można mieć w tej chwili. Pod względem wyposażenia w interfejsy łączności jest naprawdę
Spoko w tym poko. Oczywiście ja nie wymagam, żeby tak tani telefon obsługiwał 5G i wy pewnie też nie. Zresztą mówmy się, że 5G nie ma jeszcze aż takiego super zasięgu, żeby każdy się od razu silił na zakup telefonu 5G. Ale nasz poko ma na przykład bardzo, bardzo, bardzo dużą zaletę, strasznie przeze mnie lubianą, w postaci potrójnego gniazda na karty. Czyli możemy używać dwóch kart SIM, niezależnie od tego rozbudowywać pamięć za pomocą karty microSD. To coraz rzadziej spotykane, a bardzo praktyczne rozwiązanie, szczególnie w segmencie niedrogich smartfonów. Nie mam żadnych zastrzeżeń do jakości połączeń głosowych, jak i działania systemów łączności. Wszystko to sprawuje się absolutnie bez zarzutu, bez problemów, chociaż GPS mógłby troszeczkę szybciej ustalać naszą pozycję po wybudzeniu, po uruchomieniu aplikacji nawigacyjnej. No i czujnik zbliżeniowy mógłby być nieco precyzyjniejszy. Jak już wspomniałem, Poco M3 ma głośniki stereo. Co prawda trochę zbyt łatwo możemy je zasłonić ręką podczas grania czy oglądania filmów, no ale ma. Co ciekawe, głośniki mają funkcję oczyszczania poprzez emisję dźwięków o określonej częstotliwości. Chodzi o to, żeby tam wypchnąć wszelkie paproszki, które mogłyby się dostać do tych szczelin. Ot taka ciekawostka przyrodnicza, rzadko spotykana w smartfonach. Dźwięk serwowany przez te głośniki, podobnie zresztą jak ten podawany przez mini-jacka, jest po prostu poprawny. Jest ok, w porządku, nie ma na co narzekać. Dodam jeszcze, że smartfon jest wyposażony w radio FM. I przypomnę, że ma również nadajnik podczerwieni, który w połączeniu z wbudowaną, preinstalowaną w telefonie aplikacją potrafi zamienić ten smartfon w pilota chociażby do naszego telewizora. I wszystko by było tu pięknie, gdyby w Poco M3 nie zabrakło jednej rzeczy. Zgadnijcie czego. No psiakrew NFC. Nie ma NFC. Bardzo żałuję. Dodam jeszcze, że obsługę połączeń głosowych i tekstowych powierzono standardowym rozwiązaniem od Google, także nie ma za bardzo czego chwalić, nie ma za bardzo czego krytykować. Poco M3 pracuje pod kontrolą Androida 10 z firmowym interfejsem MIUI 12. To wygodna i dopracowana nakładka, ma mnóstwo zalet, ale też pewną irytującą przypadłość w postaci wyświetlających się w niektórych miejscach reklam. Co prawda widzimy je tylko w niektórych preinstalowanych aplikacjach i nie są zbyt uciążliwe, niemniej moim zdaniem nie powinno ich być w ogóle. A sam interfejs ma klasyczną formę z możliwością zmiany motywów czy ikon. Ma też oczywiście, jak wspomniałem wcześniej, tryb ciemny. Ma też nawigację za pomocą gestów zamiast tradycyjnych przycisków do ekranu. Miłym dodatkiem jest pływający klawisz, a także opcja pokazywania najczęściej używanych aplikacji na początku listy zasobnika z aplikacjami, kiedy go otworzymy. Xiaomi dodaje trochę preinstalowanych aplikacji, ale bez typowych śmieci. Wiadomo, Facebooka czy LinkedIn wielu z nas i tak pobiera, ale jeśli nie chcemy, możemy je bezproblemowo odinstalować. Spora część oferowanych przez producenta dodatkowych apek okazuje się w sumie przydatna, jak chociażby aplikacja do konserwacji systemu. Nakładkę Xiaomi niezmiennie uznają za przyjazną i wygodną i za taką, która nie powinna sprawić kłopotu nawet początkującym użytkownikom. Trochę szkoda, że w smartfonie zabrakło diody powiadomień czy funkcji Always on Display. Jak to wszystko działa? Snapdragon 662, grafika Adreno 610 i 4 GB pamięci operacyjnej DDR4X zwiastują, że Poco raczej nie będzie irytować użytkownika zbyt powolnym działaniem, ale nie będzie również demonem prędkości. Jak na urządzenie przeznaczone do takich codziennych, prostych zadań sprawdza się znakomicie. W gry te mniej wymagające również daje się zagrać, ale niestety cudów nie ma. Smartfon od samego początku straszył mnie delikatnymi, ale wyraźnie zauważalnymi przycinkami. Czy to przy animacjach interfejsu, czy przy przechodzeniu z aplikacji do aplikacji, czy szczególnie przy uruchamianiu aparatu fotograficznego i późniejszym przechodzeniu do galerii. Trochę, prawdę mówiąc, zaczynały mnie irytować do tego stopnia, że poprosiłem producenta o przesłanie dodatkowego egzemplarza, żeby wypróbować, czy aby na pewno wszystkie tak mają. No, wypróbowałem, moi drodzy, dwa i niestety... No tak jest po prostu. Te 4 GB RAMu wydaje mi się, że są tutaj takim wąskim gardłem, które sprawia, że ten telefon raczej jest urządzeniem przeznaczonym do po prostu obsługi takich prostych, codziennych aplikacji i przesiadka z flagowego telefonu no, może Was trochę zaboleć. Jeżeli wcześniej używaliście telefonów podobnego segmentu, no to myślę, że jesteście niestety oswojeni z takim zachowaniem urządzenia. Ja przyznaję z ręką na sercu, troszeczkę się już odzwyczaiłem od tonącego się interfejsu i dla mnie no, jest to powiedzmy mankament urządzenia. Na pocieszenie pozostaje nam całkiem sensowna ilość miejsca na nasze dane, bo tak jak wspomniałem, jest potrójny slot kart i do tego
w miarę sensowna ilość pamięci, bo mamy albo 64, albo 128 giga. I ja bym tutaj proponował, abyście dołożyli tą stówkę i wybrali model z pamięcią 128 giga, a to dlatego, że jest to szybsza pamięć UFS 2.2 zamiast standardowej 2.1, jaka występuje w tańszym wariacie 64 giga. Akumulator jest ogromnym, dosłownie atutem Poco M3. Bateria ma pojemność 6000 mAh, a spójrzcie, telefon wcale nie jest przesadnie gruby, jakoś strasznie ciężki również nie jest, a jednak bateria jest w środku bardzo pokaźna. Bateria ta potrafi utrzymać telefon przy życiu nawet przez 3 doby. Czas działania z podświetlonym ekranem sięga, moi drodzy, 10 godzin. Natomiast nieco gorzej wygląda ładowanie, bo odbywa się ono z mocą 18 W. Chociaż ładowarka w zestawie jest mocniejsza. No ale to 18-watowe ładowanie to ma sens w przypadku baterii o połowę mniejszych. Natomiast tutaj niestety trzeba się trochę uzbroić w cierpliwość, ponieważ napełnienie akumulatora zajmie nawet trochę ponad 3 godziny. Brak ładowania indukcyjnego akurat w tym segmencie cenowym można wybaczyć, więc w ogóle zapomnijmy o tym temacie i przejdźmy do fotografii. Poco M3 ma niezły jak na swój segment cenowy zestaw fotograficzny. Z przodu mamy 8-megowy aparat, natomiast z tyłu mamy zestaw 48 2 plus 2. Oczywiście te 2-megowe aparaty to dołożono, żeby urządzenie nie wyglądało na zbyt skromne, a tak naprawdę najbardziej używalny jest ten główny aparat 48 mega. Ze zdjęć wykonywanych Poco M3 możemy być naprawdę zadowoleni. Oczywiście główna w tym zasługa tej podstawowej matrycy 48 mega z niezłą przysłoną 1.79. Fotki dzienne są po prostu bardzo poprawne, z dobrze wzorowanymi kolorami i detalami. Domyślnie aparat rejestruje zdjęcia, łącząc piksele do rozdzielczości 12 mega, no ale oczywiście możemy wymusić pełne 48 mega, tylko po co? Żeby drukować billboardy? Te 12-megowe zdjęcia są wystarczająco dobrej jakości, by uwieczniać tym aparatem nawet całkiem ważne dla nas momenty. Byle przy dobrym świetle, chociaż i przy gorszym oświetleniu jest całkiem dobrze jak na aparat w tej cenie. Na zdjęciach nocnych widać już wyraźny szum, który w ciemnych partiach kadru spotęguje jeszcze skorzystanie z trybu nocnego, ale z kolei ten tryb nocny polecam do zdjęć miejskich, gdzie występuje zestawienie jednocześnie bardzo ciemnych i bardzo jaskrawych punktów w kadrze. Fotografie portretowe z wykorzystaniem dodatkowego 2-megowego oczka również są całkiem niezłe, chociaż oprogramowanie czasem się gubi przy naprawdę złożonych odcięciach, na przykład przy separacji rozwianych włosów od krzaków w tle. Jest generalnie zaskakująco dobrze jak na cenę tego telefonu, bo prawdę mówiąc spodziewałem się, że będzie dużo, dużo gorzej, a jest powiedzmy przyzwoicie. Trochę gorzej ocenię jedynie zdjęcia makro, ale znowu w tym segmencie cenowym widywałem już gorsze. Na temat selfiaków znów można powiedzieć krótko, są po prostu poprawne. Bez rewelacji, ale i bez poważniejszych niedociągnięć, które można by było zganiać na niską cenę telefonu. W tym wypadku można je ewentualnie ponarzekać na efekty rozmywania tła. Wiadomo, że za pomocą jednego obiektywu nie będą tak dobre jak przy użyciu dodatkowego, choćby nawet 2-megowego oczka. Podobnie oceniam nagrania wideo, są poprawne. I tyle. Nagrywać możemy jedynie Full HD w 30 klatkach, ale filmy są dosyć płynne, dosyć wyraźne, a nagrania nocne to nawet są nieco lepsze niż się spodziewałem. Przeszkadza oczywiście brak stabilizacji, ale znowu, cena nie bierze się znikąd. Aparat Poco M3 otrzymał sensowny interfejs, zgadniem jedynie przełącznik makro, niepotrzebnie trochę schowany w podmenu obok opcji dotyczących proporcji zdjęcia czy samowyzwalacza. Nieco myląca może być też funkcja opisana jako rozmycie tła, bo to nie jest to samo co typ portretowy. Generalnie chodzi o to, że aparat w tym momencie nakłada taką winietkę na kadr. Pomimo oczywistych niedociągnięć, Poco M3 w swoim segmencie cenowym uznaję za telefon chyba pierwszego wyboru. Pierwszego pod warunkiem, że nie korzystacie z NFC i jest wam ono niepotrzebne. Pod warunkiem, że przeżyjecie bez diodki powiadomień czy Always On Display i pod warunkiem, że przymkniecie oko na pewne niedociągnięcia w płynności pracy tego telefonu. Niedociągnięcia dodam charakterystyczne dla budżetowych smartfonów, więc też nie demonizowałbym jakoś strasznie tego. Ale reszta moi drodzy, to już jest jeden wielki zlepek zalet. Poco M3 ma całkiem fajną, sympatycznie stylizowaną, a do tego praktyczną obudowę, dwa porządne głośniki, porządny wyświetlacz, bardzo duży akumulator, całkiem sporo pamięci, potrójny slot na karty, pilota podczerwieni i
Świetnie działający czytnik linii papilarnych. Zatem myślę, że jeżeli szukacie po prostu taniego telefonu do w sumie podstawowych codziennych zadań, Poco M3 będzie raczej trafionym wyborem. Oczywiście pod warunkiem, powtarzam, że nie potrzebujecie NFC, bo to jest moim zdaniem najpoważniejszy niedostatek tego urządzenia. I to by było na tyle. Pomachajmy Poco M3 na pożegnanie, a ja dziękuję za oglądanie i oczywiście zapraszam Was na kolejne filmy. Do zobaczenia. Cześć.